Państwo, mi dzisiaj przychodzą zaszczyt rozmawiać z Państwem w ramach Akademii Wynagrodzenia. Obecnie. Ciepła na ściany będą tak gigantyczne i na dach, że tak naprawdę ten udział procentowy strat na wentylacji będzie znikomy. Jednak w przypadku budownictwa jednorodzinnego, nowoczesnego, te straty na wentylacji mają coraz większy udział, coraz większe znaczenie. I tak sobie myślę, drodzy Państwo, czy miałoby to sens, gdyby z tych strat 30-40% na wentylację można było odzyskać, powiedzmy, 80-90% tego ciepła. Miałoby to sens? Tak czy nie? Okej. Mi się też wydaje, że faktycznie ma to sens. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że wentylacja mechaniczna, rekuperacja, to jest również nakłady funkcji. W związku z powyższym trzeba zawsze zestawić koszt inwestycji z uzyskanymi korzyściami. Ja osobiście uważam, że być może są lepsze inwestycje. Szacuje się, że koszt, że jako okres zwrotu recuperacji to jest 8 do 12 lat, w zależności od tego, jakie źródło ciepła, no jak sam jest eksploatowany budynek, jak dobrze się przychodzi. Dla niektórych może być to wartość bardzo fajna, to około 10-12% zwrotu z inwestycji. Natomiast dla wybranych inwestorów są pewnie lepsze inwestycje. Tylko, drodzy Państwo, tak naprawdę to, ile możemy zaoszczędzić na rekuperacji, to tak naprawdę nie odchodzi. To jest akurat w tym wszystkim tak nieistotne. To jest plus niewątpliwie, który podkreślają wszyscy producenci i instalatorzy. Natomiast tak co do zasady jest to tylko efekt dodatkowy, pozytywny, ale tak dodatkowy, nic więcej. Zadam teraz Państwu, korzystając z tego, że Państwo pozwoliliście, trzy pytania. Uwaga. Dwa pierwsze będą dosyć oczywiste i intuicyjne, ale trzecie może zmienić wszystko. Chciałem Państwa zapytać, ile przeciętnie dorosły człowiek przyjmuje kilogramów pożywienia w ciągu doby? Jednym słowem, ile my dorosłych ludzie jemy na dobę w kilogramach? Bez napojów, bez wody, bez dróg, bez herbatka i tak dalej. Jakieś pomysły? Kilogram, Panie Wójt. A ktoś tam więcej? Nie? Dwa. Mam dwa. Dobra. Okej. Okay. Też dwa. Cztery. Dobra. Pięć. Dobrze. Drodzy Państwo, czujemy mniej więcej, jaki to jest, ile to jest kilogram. Ja tylko dodam, że faktyczna wartość są dodane, przez Światową Organizację Zdrowia dla ludzi z kontynentu europejskiego. To jest około 1,5 kilograma. Niektórzy 1,3, niektórzy 1,4, 1,5. Zgrubsza. Teraz drugie pytanie, też mi się wydaje oczywiste. Ile dorosły człowiek
pije. Mówię o wodzie, zupach, zamienniku wysokowych. Ile w ciągu doby przyjmujemy płynów? W litrach. 2 litry, 3, prawda? 2. Jakieś pomysły inne? Pół litra. 0,7? Drodzy Państwo, też się szacuje, że jest to na poziomie około 1,3-1,5 litra. Lekarze mówią, że powinno być więcej, nawet do 3. Ja mówię o danych statystycznych. No i teraz to pytanie, które zadałem. Trzecie. Jak Państwo myślicie, ile kilogramów, żeby pochopować? Ile kilogramów przechodzi przez nasze płuca powietrza w ciągu doby? Ile kilogramów powietrza wdychamy każdej doby? 100 kg, panie. Mniej więcej, jak Państwo uważacie, może teraz prawa strona, czy moja prawa strona? Jakieś pomysły? Ostatnio słyszałem. 10? 10. Ostatnio na kilka o kilku tonach. Drodzy Państwo, prawda jest taka. Teraz jeszcze chciałem zapytać, ponieważ przyjmujemy około 30 kg średnio na dobę powietrza do naszych płuc. Pożywienia 1,5, wody też 1,5 zrusza. I ja chciałem panu zadać czwarte pytanie. No tak. Większość osób sprawdza, przynajmniej stara się sprawdzać etykiety tego, co jemy, co pijemy. Czego są grupy zrobione, że potrawy mięsne, napoje i tak dalej. Ja teraz chciałem Państwu zadać to czwarte pytanie, o którym nie wspominałem, bo jest najmniej wygodne. Czy ktoś z Państwa wie, jaka jest etykieta tego powietrza, którym teraz tutaj oddychamy? Albo może ktoś z Państwa wie, jakie jest powietrze na zewnątrz, na ulicy, ale jak to oddycham? Powietrze nie widać, często go nie czuć, na pewno go nie słychać, ale jednak ono jest, ono ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, ponieważ przetwarzamy to kosmiczne ilości, tak naprawdę, w ciągu doby. A ja opowiem to wszystko Państwu z jednego tylko powodu. To jest zdjęcie z osiedla w Poznaniu. Budynek deweloperski, wielorodzinny, kilka pięter, tak zwany apartamentowiec. I to, co tutaj Państwo widzicie, to na zielono, to nie jest fototapeta, to nie są graffiti jakkolwiek. To są drzwi i pleśnie. Ten lokal mieszkalny ma pół roku od momentu wykończenia. Deweloper, jak buduje budynek wielorodzinny, zaczyna remontować po kolei lokale mieszkalne, zawsze od tego, to jest mieszkanie na parterze. Zaczął je remontować, przyszła zima, zamknął, ktoś zapomniał z kierownictwa tej budowy otworzyć szczelność okien, zapomniał wypić otworów na wentylację grawitacyjną, bo taka była w tym budynku jest. No i zaczęli remontować kolejne mieszkanie. Na wiosnę młody handlowiec przychodzi z klientami sprzedać to mieszkanie, otwiera. No i właśnie w maju widzi taki widok. Tutaj też okna są widoczne z pleśnią na uszczelkach. Jest to celowo przejaskrawiony obraz, ponieważ jest to świeże mieszkanie. Były wylane wylewki, świeżo położone, ten widok wszystko generowało potężne ilości wilgoci do pomieszczeń, nie było odprowadzenia tego powietrza, nie było wentylacji grawitacyjnej nawet. Efekt jest taki, jak Państwo widzicie. Oczywiście w naszych domach, w mieszkaniach z wentylacją grawitacyjną aż takie procesy biologiczne nie zachodzą. Niemniej jednak pokazuje, jak może być w skrajnych przypadkach. Drugie zdjęcie, drugi slajd. Niewinny wykres. Ale zaraz postaram się ukrasić odpowiednim komentarzem i wtedy ten wykres już nie będzie taki niewinny. Drodzy Państwo, to akurat jest Wrocław, Politechnika Wrocławska przeprowadziła badanie, dosyć proste, umieściła czujnik dwutlenku węgla w sypialni na osiedlu w Poznaniu właśnie. No i cóż, rodzina taka klasyczna, 2+2, jakiś tam zwierzak, zdaje się pies, no i rośliny doliczkowe. Uwaga, nie wiem, czy Państwo wiecie, rośliny produkują tlen, zabierają dwutlenek węgla, ale w procesie fotosyntezy, czyli za dnia. W nocy jest dokładnie noc, rośliny wytwarzają dwutlenek węgla, tak samo jak ludzie czy zwierzęta.
No i mamy taki efekt. Tutaj jest stężenie tego dwutlenku węgla na wykresie. Można zauważyć pianę, prawda? Można zauważyć, że gdzieś na pół godziny 20-21 zaczyna się aktywność w sypialni. Rośnie tlenek węgla. Natomiast on jakby cały czas rośnie do takiego piku, powiedzmy o 6 nad ranem, kiedy to pewnie się obudzili domownicy i zaczęli już wychodzić, otwierać drzwi i tak dalej. I chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz. Tutaj mamy skalę 1000 ppm, czyli to jest 1000 jednostek dwutlenku węgla na milion cząstek powietrza. A tutaj mamy skalę 3000 ppm. No i teraz najważniejsze. Poziom dwutlenku węgla, który nie przeszkadza nam ludziom w egzystowaniu, to jest właśnie 1000 ppm. To jest zalecane, to jest neutralne, nie, absolutnie nie szkodzi w żaden sposób naszemu samopoczuciu. Poziom 3000 ppm to jest poziom, w którym ludzie w starszym wieku, dzieci mogą odczuwać mega dyskomfort polegający na zanurkach głowy, słabospali, czasami nawet mają żółtość. To jest blok standardowy w Poznaniu, w Polsce, to lata temu. Generalnie stąd się bierze właśnie problem tego, że my ludzie potrzebujemy hektolitry kawy rano, żeby się obudzić. Być może macie Państwo takie skojarzenia z lat szkolnych, czy faktycznie już pod koniec tej 45 minuty wszyscy zasypiali na pewnych lekcjach. Otworzenie okna, odziewa po cuda nawet, tak? Do tlenia organizmu. I my tak naprawdę z dwutlenkiem węgla delikatnie, systematycznie, permanentnie podtruwamy się każdego dnia. To nie są dawki, które wpływają trwale na naszą zdrowie. Natomiast osłabia naszą koncentrację, potrzebujemy kawy i tak dalej. To jest permanentny proces każdego dnia w naszych mieszkaniach, w naszych domach. Drodzy Państwo, kolejnym tematem, który chciałbym omówić, no to jest powietrze. Nie ma w Waszych domach, tylko no jednak na zewnątrz. Co z tego, że otworzymy sobie okna, przewietrzyć, skoro na zewnątrz mamy wszechobecny smog, jak donoszą media. Niektórzy mówią, że on zawsze był. Niektórzy mówią, że teraz jest większy. Niemniej jednak polecam sprawdzenie tego na liczbach. Liczby są przepiękne, ponieważ one nie kłamią. One są pozbawione interpretacji. To jest akurat mapa z województwa, z okolic Łodzi. Nie wiem, czy łodzianie wiedzą, czy to mamy tylko samych łodzian, czy samo osoby spoza Łodzi? Spoza też? Dobrze. W każdym razie w Łodzi mamy tutaj, same są łodzianie od urodzenia, w Łodzi mamy 4 stacje. Mamy tutaj jedna z pobliżu, na ulicy Gdańskiej, stacje, które oficjalnie monitorują jakość powietrza. Czyli sprawdzają PM2, PM10, pozostałe związki organiczne, chemiczne, które są w powietrzu. W Skierzu jest jedna, w Pawiańcach też jest jedna, jak to widać na mapce. No i to jest taki przykładowy dzień, 22 stycznia, 18 rok. Poziom zanieczyszczenia jest na tyle duży, że wszędzie są bordowe ikonki, czyli stan jest bardzo zły. Polecam sprawdzić i nie wierzyć ani jedno słowo, które teraz powiedziałem. Ani jedno, tylko sprawdźcie Państwo sami. Może to robić nawet teraz, nie mówiąc łatwo. Jest aplikacja Kanarek, a ta aplikacja skupia wszystkie stacje diagnostyczne z miast w Polsce. I tam jest czarno na białym, jaki był poziom zanieczyszczeń tego PM2,5, PM10 dla Łodzi, dla Szczecina, dla Katowic, dla Krakowa nawet. Więc możecie Państwo to w bardzo prosty, dowolny sposób sprawdzić. To jest przykład z życia wzięty. My mamy siedzibę w firmie niedaleko manufaktury w Łodzi. To jest filtr akurat w naszej centrali wentylacyjnej. Nowka sztuka przed wymianą. Ten sam filtr w rekuperatorze po 2 miesiącach spoczynkowy Łódź w okolicy manufaktury wygląda tak. Czy dobrze widać? 2 miesiące w Łodzi. Otwierając okna, puszczamy to wszystko. Oczywiście później pozbywamy podłogi i tak dalej, to się nie wydostaje do naszego budynku, natomiast dużą część wkładamy do płuc. Żeby też łodziakom unaocznić bliżej, nie wiem czy dobrze widać, bo teraz jest dosyć ostre słońce. Czy Państwo poznajecie ten budynek? Tutaj, który widać taką wieżyczkę. Ktoś poznaje? Tak czy nie? Budynek telewizji na Narodowicza? Ok?
Na tym zdjęciu, nie wiem, czy jest dobrze widoczne, jest piękna pogoda, bo niebo jest błękitne na samej górze, tylko zwróćcie Państwo uwagę, co tu się dzieje dużo budynkami. Jest takie strasznie szare pole, coraz mniej widać, to nie są góry. Jest piękna pogoda bez słonecza, co widać na błękitnym niebie. To właśnie jest wizualizacja smogu. To zdjęcie jest zrobione z budynku geodezyjnego, więc to kolejne zdjęcie też nie wiem, co dobrze widać, mam nadzieję, że tak. Czy Państwo poznajecie z kolei ten budynek, ten kościółek, tutaj, który jest w Łodzianie? To jest kościółek ruchu ulicy Tuwima i Sienkiewicza i tam jest ten budynek geodezji, taki wysoki. No to właśnie to jest to. A tam w oddali są, nie wiem, czy to widać, ale są bloki na bałkach i nie widać prawie. Po zbroku mamy taką całą strefę zacienienia, to właśnie jest wizualizacja smogu. Tak on faktycznie wygląda na naszym miastem. No. Drodzy Państwo, rozpatrując system wentylacji pod względem ekonomicznym, znajdzie się dużo za i dużo przeciw. Ale uwaga, kiedy dołożymy do tego drugą stronę medalu, komfort, bezpieczeństwo, czyste powietrze, no to się uczyłem coś oczywistego. Ponieważ rekuperacja to przecież nie są tylko wentylatory, które nam doprowadzają powietrze. To też nie jest tylko stan wymiennik ciepła, który nam odzyskuje ciepło, ale to również, a to może przede wszystkim są filtry węglowe, chyba akademiczne, jakkolwiek tutaj można to bardzo dobrze rozbudowywać. Przedstawię teraz Państwu pokrótce film, dosyć krótki, bardzo fajnie pokazujący, jak faktycznie działa system rekuperacji. Fajna animacja, polecam, myślę, że po nim się bardzo dużo wyjaśni. Tutaj pozwolę sobie przerwać, ponieważ dalej już
są materiały komercyjne, a nie od Akademii Młodych Ludzi, my jesteśmy bezstronni. Drodzy Państwo, na sam koniec tej mojej krótkiej opowieści chciałbym, żeby tylko Państwo zostali z jednym przekazem, że tak naprawdę to do nas zależy, należy decyzja, w jakim środowisku będziemy żyć. Szczerze mówiąc, ja już po wielu latach nie mam siły przepychać argumentami z osobami, które zawsze znajdą jakieś argumenty przeciwko rozwiązaniu, tak jak chociażby wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Dodam tylko tyle, że obecnie budownictwo idzie w kierunku energooszczędności i szczelność. Znaczy mamy wszyscy szczelne raczej drzwi i okna. Nawiewnik to jest rzadkość. Kiedyś okna były drewniane, sparciałe, więc tam przez te nieszczelności, się nazywa infiltracja, napływało to powietrze w jakiś środkowy rozdział do mieszkań, teraz tak nie jest. I już na sam koniec, drodzy Państwo, decyzja należy do Was. Niemniej jednak kraje, które są dużo bardziej rozwinięte, jeśli chodzi o kulturę budowania, świadomość, pewnie też majętność, takie jak Niemcy, czy Austriacy, całościowe Skandynawia, oni już nie mają wentylacji grawitacyjnej w budynkach, przeznaczonych do przebywania ludzi. Tamta wentylacja przestała być grawitacyjna jakieś 20-30 lat temu. Wszystko tam jest pomagane mechanicznie. Też wentylacja grawitacyjna nie ma prawa działać poprawnie w warunkach przejściowej komórki, jak teraz. I w przypadku średnich budynków. To tyle z mojej strony. Zapraszam kolejnego prelegenta z naszej Akademii. Ja Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Do widzenia.